W ostatnim czasie na moim kanale mogliście widzieć porównanie tego modelu z iPhone'em SE trzeciej generacji i postanowiłem, że jak już w zasadzie mam i kupiłem ten telefon, to nagram dla Was też dedykowany test, recenzję tego modelu, bo przypuszczam, że choćby z racji jego całkiem niezłej ceny, może być nim zainteresowanych wiele osób. Także jeśli rozważacie zakup Samsunga Galaxy A53 i chcecie się dowiedzieć, co tutaj działa, a co trochę mniej i dla kogo jest ten telefon, to oglądajcie to wideo do końca. I tylko Wam wspomnę jeszcze na początku, że jeśli przekonacie się na przykład po obejrzeniu tego filmu do zakupu tego modelu, to polecam Wam sprawdzać sklepy, do których linkuję w opisie tego filmu, ze względu na to, że tam po prostu często pojawiają się promocje i faktycznie już widziałem m.in. w RTV Euro ten telefon poniżej 2000 zł, także gdybyście byli zainteresowani, to będziecie mogli oszczędzić jakieś pieniądze, także sprawdzajcie tam te sklepy. Natomiast jeśli chodzi już o sam ten smartfon, podstawowe pytanie, jakie tutaj może się pojawić, to to, czy będzie on aż tak dobry jak swój poprzednik i tak wysoko zawiesi również poprzeczkę jak właśnie on, ze względu na to, że model m.in. A52 był hitem sprzedażowym, w związku z tym Samsung postanowił dalej oczywiście rozwijać tę linię, dzięki czemu mamy tutaj najnowszy model. Model, w którym jest dosyć dużo fajnych rzeczy, dużo usprawnień, natomiast model, w którym niestety tą wydajnością ten telefon raczej nie może się poszczycić. Ale po kolei. Przede wszystkim na pokładzie tego urządzenia znalazł się Exynos 1280, więc niezbyt wydajna jednostka. Dodatkowo mamy tutaj 6 GB RAM-u, które trochę podkręcają samo działanie tego telefonu. No ale generalnie, jeśli mam być z Wami szczery i to, co zauważyłem po tych w zasadzie kilkunastodniowych testach, to to, że czasami jednak zdarzają się jakieś ścinki, czasami te strony trochę dłużej się wczytują. Nawet jak sobie wejdziecie do sklepu Google, to też tam możecie doświadczyć jakichś takich niefajnych sytuacji, że czasami ten telefon po prostu się zagubi w akcji i będzie potrzebował trochę chwili dłużej, aby się wczytać, aby coś załadować. Tak samo może być z grami. Niektóre gry czy aplikacje, te bardziej wymagające, niestety mogą się trochę dłużej wczytywać. W związku z tym chcę ogólnie powiedzieć, że raczej nie jest to demon prędkości i jeśli chodzi o wydajność, no nie możemy mówić tutaj o jego mocnej stronie. Natomiast Samsung deklaruje, że będzie on wspierał ten telefon przez co najmniej 4 lata. W związku z tym taką prostą matematyką nam wychodzi, że będzie tutaj na pokładzie nawet Android w wersji 16, bo obecnie jest to oczywiście 12. W związku z tym macie do wyboru, a raczej do dyspozycji pełno usprawnień, pełno funkcji, które są implementowane już do tego systemu, więc generalnie ten telefon w takich codziennych warunkach, w codziennych czynnościach naprawdę będzie dobrze działał. Natomiast chcę Was jakby na to przygotować, że nie jest to demon prędkości. No i w sumie tutaj na potwierdzenie jeszcze przychodzą różne testy wydajnościowe, benchmarki, o których już też mówiłem podczas porównania, no bo zostawiając go z nowym procesorem Apple A15, który jest chociażby implementowany do najnowszych iPhone'ów SE trzeciej generacji, no tutaj jest dosyć duża przepaść. Natomiast nawet porównując go z tańszymi telefonami, no to generalnie on też jakoś super się tam nie wyróżnia, ze względu na to, że wyniki są na przykład bardzo podobne jak choćby Redmi Note 11 Pro, który ma Snapdragona 695. Tylko tutaj dochodzi taka kwestia, o której jeszcze później powiem, że niestety ten procesor jest dużo bardziej prądożerny, w związku z tym bateria Wam po prostu będzie na mniej starczać, ale do tego sobie jeszcze dojdziemy. Ale warto tutaj na przykład zaznaczyć, że mamy na pokładzie, jak zresztą sama nazwa wskazuje, moduł 5G, dzięki czemu możecie korzystać również z tej technologii. No i dodatkowo jest tutaj 128 GB, jeśli chodzi o wbudowę pamięć, ale możecie oczywiście za pomocą karty mikro rozbudować ją do aż 1 TB, więc myślę, że to akurat wielu osobom się spodoba. Jeśli już w sumie mówimy o tym, co Wam się na pewno spodoba, to ekran, ze względu na to, że on jest jednym z lepszych w tej klasie, w tym budżecie. Ze względu na to, że mamy tutaj wyświetlacz AMOLED Full HD+, o przekątnej 6,5 cala. Bardzo fajnie się trzyma ten telefon w dłoni, jest on dosyć poręczny. Niektóre czynności możecie wykonać za pomocą jednego kciuka, natomiast jeśli będzie potrzebować trochę więcej tej przestrzeni roboczej i na przykład będziecie chcieli skorzystać z dodatkowej aplikacji otwartej jako okienko obok, albo podzielić sobie ekran, to też oczywiście nie ma z tym problemu. Możecie oczywiście na tym urządzeniu z tego korzystać. Niemniej jeśli chodzi już o samą jakość wyświetlacza, myślę, że większość osób będzie tutaj zdecydowanie zadowolona. 120 Hz, czyli mega płynne przesuwanie jakichś artykułów, różnego rodzaju treści, oglądanie filmów, zdjęć. Tutaj to naprawdę bardzo dobrze wypada. Mamy tutaj naprawdę fantastyczne kąty widzenia. Jasność samego tego wyświetlacza jest też dosyć duża, w związku z tym praca na dworze nie będzie dla niego problemem. No i jak już pewnie zauważyliście, na samym ekranie również macie kamerę, tą wyciętą kropkę. Mi akurat to się mniej podoba, ale ważne jest to, jak ta kamera daje radę, a pod względem jakby jakości zdjęć, jakichś selfie czy wideokonferencji, wydaje mi się, że się naprawdę dobrze spisuje, w związku z tym z tego również powinniście być zadowoleni. Tak jak zresztą z tylnych kamer, moim zdaniem pod tym kątem w tej cenie te aparaty, te obiektywy robią wrażenie, w sensie zdjęcia czy filmy kręcone zwłaszcza za dnia
są naprawdę bardzo dobre. I tutaj przy tych zdjęciach robionych właśnie za dnia, przy dobrym oświetleniu, można nawet się pokusić o zdanie, że ten telefon będzie nawiązywał chociaż trochę do aparatów z najnowszych Galaxy S22. Natomiast przy zdjęciach nocnych, no już jest trochę gorzej. Tak samo z kręceniem filmów. Mam wrażenie, że sama stabilizacja obrazu mogłaby trochę działać lepiej. Autofokus też generalnie daje radę, ale w niektórych sytuacjach, przy naprawdę takich szybkich ujęciach, trochę się gubi. W związku z tym nie jest to na pewno idealna kamera, ale tak jak Wam mówię, w tym budżecie byłem pozytywnie zaskoczony, co ona potrafi i porównując do podobnych telefonów od konkurencji, no to w tej cenie myślę, że naprawdę będzie bardzo dobrze wypadał. Natomiast jeśli chodzi już o same parametry tych obiektywów, abyśmy wiedzieli, na czym stoimy, jeśli chodzi o taką specyfikację, to główny aparat ma 64 megapiksele z przysłoną 1.8, dodatkowo ten ultra szerokokątny obiektyw ma 12 oraz 2.2, jeśli chodzi o przysłonę. No i mamy m.in. ten sensor głębi oraz makro, które mają po 5 megapikseli z przysłoną 2.4. Natomiast ta przednia kamera, o której Wam mówiłem, że robi naprawdę całkiem niezłe fotki, tutaj też inaczej nie mogło być, ze względu na to, że tutaj mamy obiektyw z 32 megapikselami z przysłoną 2.2. Także tak jak Wam mówię, to musi robić robotę. Jak do tego sobie jeszcze dodamy to, że mamy możliwość nagrywania tutaj filmów w 4K, no to naprawdę wiele osób do takiej mobilnej fotografii może właśnie spokojnie sięgnąć po ten telefon. A jak już mówimy o samych obiektywach, to porozmawiajmy sobie o wykonaniu tyłu tego telefonu, jak i w zasadzie całej konstrukcji, całej budowie. Sama ta obudowa jest wykonana z poliwęglanu i jest dostępna w kilku kolorach, w związku z tym każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Ma ona matową powłokę, więc nie zbiera teoretycznie odcisków palców, ale tworzą się mimo wszystko jakieś takie smugi i widać na przykład jakieś zanieczyszczenia. W związku z tym minimum kilka razy dziennie będziecie musieli przetrzeć tą obudowę, jeśli nie będziecie po prostu mieli jakiegoś case'a. Dodatkowo sam ten telefon ma aluminiowe ramki, nic się tutaj Wam nie wbija w rękę, dosyć naprawdę przyjemnie leży w dłoni. No a na dole tego urządzenia oczywiście znajduje się m.in. port do ładowania USB typu C, a sam telefon, cała konstrukcja ma certyfikat IP67, ale tutaj pamiętajcie, że żadna gwarancja nie obejmuje zalania, więc jeśli to się finalnie stanie, no to będziecie musieli sami pokryć koszty naprawy. No i omawiając krótko jeszcze front, oprócz samego wyświetlacza, któremu już poświęciłem kilka słów, warto powiedzieć, że mamy tutaj ultradźwiękowy skaner odcisków palców, dzięki czemu możecie odblokowywać telefon albo właśnie za pomocą waszego palca, ale tutaj ta skuteczność bym ocenił, że jest gdzieś na poziomie 80-90%. Chcę po prostu powiedzieć przez to, że no nie zawsze za pierwszym razem uda Wam się od razu zeskanować palec, a czasami mi się nawet zdarzało 2-3 razy. Tutaj oczywiście wszystko zależy od tego, jak precyzyjnie przyłożę palec do tego miejsca, gdzie jest skanowany ten odcisk, no ale z drugiej strony nawet jak idealnie przyłożę, to czasami są jakieś błędy, tak zauważyłem. Natomiast z drugiej strony, gdybyście chcieli wybrać odblokowanie za pomocą twarzy, to jest oczywiście też tu taka możliwość. Jedyne co w tym froncie mi się nie podoba, to te paski, które są zarówno u góry, jak i na dole tego telefonu. Pewnie tak musiało być. Samsung też musiał jakoś zaakcentować, że jednak jest to gorszy telefon, aniżeli ta topowa linia S22, gdzie ten ekran jest już praktycznie niewidoczny, jest mega symetryczny. No ale jednak mówię Wam po prostu to, co myślę. No i skupiając się finalnie na ostatniej kwestii związanej z baterią. Ona teoretycznie jest dosyć spora, 5000 mAh. To naprawdę robi wrażenie. Natomiast niestety przez to, że tutaj mamy słabszy procesor, albo inaczej, jest on bardziej prądożerny, ten telefon raczej Wam wytrzyma jeden dzień, taki pełny dzień naładowania, ale nic więcej. No chyba, że mu naprawdę odpuścili, no to może się pokusić o 1,5-2 dni. Generalnie na papierze wygląda to o wiele lepiej, aniżeli w praktycznym użytkowaniu, ale mi tak naprawdę nie udało się w ten drugi dzień po ładowaniu używać w ogóle tego smartfona i zawsze w nocy musiałem go po prostu mieć na ładowarce. Także tutaj bateria oraz sama ta wydajność to nie są najmocniejsze strony tego telefonu i to też zaznaczałem w samym porównaniu, bo to po prostu najbardziej się tutaj rzuca w oczy. Nie można za dużo złego sobie powiedzieć na ekran czy aparat, bo w tej cenie wydają mi się naprawdę bardzo dobre, natomiast na tamte rzeczy jak najbardziej trzeba zaznaczyć. Także generalnie ten telefon ponownie może okazać się królem abonamentów, jeśli chodzi o wybory właśnie konsumentów w momencie odnawiania jakiejś swojej umowy, albo po prostu może być normalnym hitem sprzedażowym, który od tak możecie sobie kupić, bo w tej cenie już powiedzmy około 2000 zł otrzymujecie całkiem niezłą słuchawkę, tylko ta wydajność mogłaby być lepsza i jeśli Wam zależy na telefonie, który faktycznie będzie dobrze śmigał przez 2-3-4 lata, to nie wiem, czy to jest najlepszy wybór, ale jeśli chcecie mieć telefon na tu i teraz, na przykład do dobrej fotografii, albo chcecie mieć komfort oglądania filmów na dużym ekranie z dobrą jakością, bo tutaj macie ekran AMOLED, to myślę, że warto się na niego zdecydować, tylko wtedy raczej nie myślcie sobie, że będziecie mogli z tą baterią przetrwać jakieś tam 2 czy nawet 3 dni na jednym naładowaniu. To się po prostu nie uda, raczej załóżcie jeden dzień, aby się po prostu nie rozczarować. Tak jak Wam mówiłem, jeśli będziecie chcieli go nabyć, szukajcie promocji w sklepach, do których linkuję w opisie tego filmu, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!